Dzisiaj spróbuję Ci pokazać, jak się robi chustę metodą entrelak. To taką najprostszą wersję, czyli taką, kiedy zaczynamy od tego kwadracika brzegowego i po prostu powiększamy po kolei o kolejne kwadraty i na końcu tylko zamykamy ten ostatni rządek, nie robimy kwadratów, tylko trójkąty. Zasada entrelaka polega na tym, że każdy kwadrat, no u mnie to w tym momencie jest prostokąt, ale zaraz Ci wyjaśnię dlaczego, robimy jakby w prostopadłym kierunku, czyli tak, pierwszy robimy w tą stronę, czyli wyobraźmy sobie, że to jest nasz start. I teraz tak, drugi będzie ten, jego będziemy robić w tą stronę. Następnie będzie trzeci i jego będziemy robić w tą stronę. I później tak, to będzie czwarty w tą, tu będzie piąty w tą i tu będzie szósty w tą. I to będziemy tak i I potem w wracamy, stronę i w tak? tą stronę. Będziemy je po prostu przyłączać jeden do drugiego, do brzegu. Zaraz Ci tu pokażę, o co chodzi. Problem taki będzie malutki, że w niektórych miejscach będzie nam brakowało oczek. I to też zaraz pokażę, bo to już przy drugim będzie miało miejsce. Czyli tak, jak tu zrobiliśmy ten nasz prostokąt i teraz mamy robić w tą stronę, to tak jakby brakuje nam tych oczek tutaj. Musimy te oczka sobie dobrać. Później będzie troszkę łatwiej i zaraz Ci pokażę, o co chodzi. Także tak, zasada jest taka, jeśli to mają być kwadraty, chociaż tu właśnie wychodzi, że to nie do końca tak jest. Jest zasada takiego najprostszego jest, że robimy tyle, nabieramy tyle, źle. Robimy tyle rzędów, żeby ich liczba była 2 razy większa niż liczba nabranych oczek. Czyli mam nabrane 10 oczek i przerobionych 20 rzędów w tej chwili. Ja nie przerabiam pierwszego oczka, więc tutaj tworzy mi się taki łańcuszek. Dzięki temu łatwiej policzyć te rzędy, bo teraz powinno być 20 ogniwek tego łańcuszka, 10 ogniwek tego łańcuszka i w nie będziemy też się potem wbijać, łącząc kwadrat tak jakby na tej przeciwległej przekątnej. Ponieważ skończyłam na stronie lewej, tutaj kwadrat to by był, gdybyśmy robili ściegiem francuskim. Ponieważ robimy ściegiem gładkim, więc on jest troszeczkę dłuższy, ale chodzi mi o to, żebyś łatwiej zauważyła, gdzie jest prawa strona, gdzie jest lewa, bo tu na początku się dosyć łatwo pomylić z tym wszystkim. Czyli mam tak, 10 oczek przerobionych 20 rzędów i teraz potrzebne mi są oczka na ten brzeg, tutaj zaznaczone na czerwono, dla drugiego kwadratu. Ja nabieram je po prostu w ten sposób. O, tak jak do dobierania nitek. Nawijam sobie na palec, wbijam drut i już. Nabieramy tyle oczek, ile ma mieć nasz prostokąt, czyli znowu 10. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10. Odwracamy. I teraz mamy tak jakby taką sytuację. Mamy przerobiony pierwszy kwadrat i mamy nabrane oczka na ten drugi kwadrat. One w tej chwili są jeszcze w dół, ale za chwileczkę to się będzie wszystko odwracało. I teraz te 10 oczek przerabiamy. Jednocześnie łącząc tutaj się z tym brzegiem. Zaraz Ci pokażę, żeby nam się tu odwróciło. Tutaj pierwsze oczko przerobię, żeby mi nie spadło. Wyjątkowo pierwsze przerobię. I pozostałe przerabiam na prawo. Pierwszy rządek jest zawsze. O, właśnie. Jest zawsze trudniejszy, bo te oczka są dosyć luźne. Ale powolutku. Damy radę. Zaraz Ci pokażę, jak to wygląda. Przerobię 9 oczek, bo tutaj będzie jeden ważny moment. A mianowicie będziemy podłączać ten drugi kwadrat do pierwszego. Mamy 10, tak, tu mamy 10 oczek naszego pierwszego kwadratu, to jest pierwsze drugiego. O, i teraz już widzisz, jakbyśmy tak ułożyły, to już widać ten brzeg drugiego kwadratu, i teraz musimy go dołączyć do pierwszego w tym miejscu, w tym pionie. I w tym celu będziemy przerabiać za każdym razem ostatnie oczko nowego kwadratu z pierwszym oczkiem starego kwadratu. Po prostu razem na prawo. O, w ten sposób. I teraz 9 oczek starego zostaje na drucie. Odwracamy naszą robótkę i przerabiamy normalnie nasze pozostałe 10 oczek. Tutaj pierwsze oczko. To już jak uważasz, możesz wypróbować, czy będzie lepiej przerabiać, czy nie. Ja nie przerabiam. One wtedy takie ładniejsze tworzy bardziej wyraźny łańcuszek na łączeniu, ale to jest kwestia już do Twojej decyzji.
Mamy 10 oczek, odwracamy. I teraz już pierwszego ja nie przerabiam. I pozostałe 8 w tym przypadku przerabiamy na prawo. A ostatnie oczko z tego nowego kwadratu robimy razem z pierwszym starego. Odwrotnie. Drugim już w tym przypadku. I już mamy podłączone tak jakby dwa oczka ze sobą. I znowu odwracamy. Ten rządek robimy normalnie na lewo. Odwracamy. I tutaj znowu pierwszego nie przerabiamy. I kolejne robimy na prawo. Zostaje nam jedno oczko z nowego kwadracika, które łączymy z kolejnym oczkiem starego. No to coś mi się wyglądało. Ostre druty i skręcona włóczka. To taki jest efekt. O, mamy ostatnie oczko. Łączymy je z kolejnym. O, i w ten sposób nam się te kwadraciki łączą. Tak robimy, aż połączymy wszystkie tutaj oczka tego kwadratu z tym kwadratem. O. Ja już mam w tym momencie przerobiony prawie cały drugi kwadrat, bo zostało mi tylko jedno oczko do połączenia. Czyli zobacz, mamy taką sytuację. Mamy przerobiony pierwszy w poziomie, pionowo do góry drugi, tak? Tutaj już za chwileczkę podłączę drugi kwadracik w całości. I zaraz pokażę Ci, jak zrobimy kwadracik trzeci. Robię tylko prawe oczko. Kończę już przyczepiać drugi kwadrat do pierwszego. Zostało mi ostatnie oczko. Tu mam 2, 4, 6, 8, 9, czyli 10 oczko nowego kwadratu z ostatnim oczkiem pierwszego. W tym momencie już je połączyliśmy. I teraz to mamy, tak jakby widzisz, taką sytuację. Ten był robiony poziomo, ten był robiony pionowo. I teraz tutaj już poprawiłam na tym schemacie, bo wcześniej źle zaznaczyłam. Trzeci kwadrat też będzie robiony pionowo, z tym, że teraz już tak jakby patrząc na to, mamy dla niego brzeg, tak? Nie musimy nabierać w powietrzu oczek, tylko nabierzemy oczka z tego właśnie brzegu, który nam utworzył tutaj ten łańcuszek z nieprzerabianych oczek pierwszych. Czyli tak, możemy się wbijać albo w oba oczka tego łańcuszka i wtedy to będzie widoczne po lewej stronie, albo tylko w tą nitkę. Ja zrobię kilka oczek i takich i kilka takich, żeby było widać po prostu o co chodzi. Czyli pierwsze 5 się wbije przez dwie nitki, a kolejne 5 przez pojedynczą. 3, 4, 5. O, a tutaj się wbije tylko w tą tylną nóżkę, żeby ten łańcuszek nie był tak mocno widoczny od lewej strony. 2, 3. Coś tu mam za mało chyba, ale 4 i 5 weźmiemy tutaj z tego brzegu całkiem. O. Czyli mamy już 10 oczek drugiego kwadratu. 10 i 2, 4, 6, 8, 10 trzeciego. I teraz trzeci będzie chyba najprostszy, ponieważ będziemy przerabiać go po prostu do góry, 20 rzędów. Tych oczek z drugiego kwadratu w ogóle nie ruszamy. One tutaj będą na nas czekać na następną rundkę. Czyli no już tego nie będę pokazywać. Przerabiamy 20 rzędów na tych 10 oczkach. Żadnych kombinacji nie potrzebujemy. Mamy teraz taką sytuację, że mam przerobiony pierwszy kwadrat, drugi. Tutaj jest zaznaczony ten rządek, którego nabieraliśmy oczka. Trzeci, czyli ten do góry. Teraz kolejny jest czwarty, który musi być do niego prostopadły. Czyli mamy podobną sytuację jak wcześniej z drugim, że potrzebny nam jest ten brzeg, tak? Nie mamy oczek na ten brzeg, żeby zacząć ten kwadrat robić go w poprzek. Tutaj, ponieważ zaczynaliśmy, naszym pierwszym rzędem był już od lewy tak naprawdę, bo w prawym nabieraliśmy oczka, to jeszcze musimy przerobić jeden rządek prawymi oczkami, tak jakby od lewej strony wtedy nabierzemy na ten nowy brzeg. Tu od razu pokażę, jak wygląda ta różnica, kiedy nabieramy oczka przez oba ogniwko łańcuszka, tu jest ten fragment, widzisz, to jest dosyć wyraźne wtedy, albo jak z jednej nitki, to praktycznie nie widać tego momentu. Czyli teraz robimy jeszcze jeden rządek lewy, znaczy w sumie prawy, tak żeby wyjść na lewą stronę, a te oczka z drugiego sobie tutaj czekają cały czas. Jeszcze chwilę poczekają.
Przerabiamy ostatni, czyli to będzie nasz 20 rząd, bo tak naprawdę, tak jak wspomniałam, pierwszy rządek to był ten, który nabieraliśmy. I teraz tak, teraz tutaj ponownie nabieramy oczka na ten brzeg, którego jeszcze nie ma, tak? Czyli nabieramy 10 oczek na czwarty kwadrat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nawijam na palec, 8, 9 i 10. Sprawdzamy, czy się zgadza. 2, 4, 6, 8, 10. Odwracamy. O, i tu się nam przydaje, że widzimy, która jest strona robótki, bo przy ściegu francuskim już się można w tym momencie pogubić. I teraz tu musimy przebiec na lewo. Ja mam tutaj oczko takie odkręcone, więc ja sobie pierwsze przerobię na prawo, żeby mi nie spadło z drutu. O, a pozostałe już normalnie na lewo. Pierwszy ten rządek na żywych oczkach jest, na tych nabranych jest zwykle trudniejszy, więc trzeba chwilkę cierpliwości i troszeczkę wolniej po prostu przerabiać i będzie dobrze. I tutaj trudność będzie polegała przy czwartym kwadracie na tym, że łączyć będziemy kwadraty od lewej strony. Ajajaj. Tu mi się coś nie udało. Rozwarstwiła mi się nitka, ale to nic, uratujemy. O, jeszcze jedno. Czy nie? Ile mamy? 2, 4, 6, 8, 9. Już mamy, czyli to jest 10. I je będziemy łączyć z kwadratem trzecim, czyli przerabiamy, ponieważ mamy lewą stronę, przerabiamy na lewo dwa oczka ze sobą. Czyli ostatnie oczko czwartego i pierwsze oczko trzeciego. Odwracamy. I dalej tutaj to już się historia powtarza, ponieważ będziemy po prostu robić czwarty kwadrat, jednocześnie łącząc go z trzecim. Czyli ten prawy rządek będzie bez żadnych atrakcji, a w lewym ostatnie oczko będziemy łączyć z kolejnym oczkiem kwadratu trzeciego. Teraz jeszcze raz pokażę. O, odwracamy. O, robiąc dwa oczka lewe w tym momencie, tak? Bo łączymy od lewej strony. I robimy, aż połączymy czwarty kwadracik z trzecim. Tu możemy rozłożyć, to już teraz widać mniej więcej, o co chodzi, że ten kwadrat też jest pionowy i będzie się łączył z tym poziomem. I później tak, mamy czwarty kwadrat, więc piąty będzie szedł w poprzek, ale już brzeg będziemy mieć tutaj, ten brzeg z trzeciego kwadratu. Będziemy doczepiać tutaj oczka, ale to zaraz pokażę, bo piąty będziemy z kolei, zobacz, piąty się musi łączyć z trzecim i z drugim. I teraz mam już ostatnie oczko do połączenia z czwartego kwadratu, czyli przerabiam je razem z oczkiem z trzeciego na lewo. O, i mam teraz połączony czwarty kwadrat i teraz, tak jak mówiłam, jesteśmy w tym miejscu, tak? Musimy teraz nabrać oczka na piąty kwadrat, czyli patrzymy na to, tak jakby przyłożymy sobie tak, żeby widzieć prawą stronę, czyli z tego brzegu nabieramy oczka, a z tym brzegiem będziemy je łączyć. Bo piąty będziemy przerabiać w tą stronę, tak? Czyli ponieważ skończyliśmy od lewej strony, no to musimy sobie nabrać te oczka tak jakby na lewo. Czyli tutaj podobnie, tak jak wcześniej, albo przez obie nóżki tego łańcuszka. W ten sposób. Albo przez tylko tą tylną. O, w ten sposób. Tu, jeśli dobrze liczyliśmy rzędy, to powinno być tych oczek właśnie 10. To jest ta trudność, że niektóre właśnie kwadraty będą z prawej strony, niektóre z lewej. Ale w sumie to drobiazg. Największa trudność to, żeby się nie pomylić, który w którą stronę ma się z którym łączyć. Dlatego zachęcam do narysowania sobie takiego schematu jak ja, i zaznaczenia, które kwadraty już są przerobione, to wtedy jest dużo mniejsza szansa na pomyłkę. Zobaczmy, czy mamy 10, 2, 4, 6, 8, 10. Dobra. Czyli mamy nabrane oczka na piąty kwadrat. Odwracamy. I te oczka piątego kwadratu będziemy łączyć z drugim kwadratem, tak? Czyli tu mamy nabrane, tu będziemy łączyć. Czyli pierwszy rządek sobie przerabiamy na prawo bez niczego. Nic nie łączymy.
ten kwadrat, czwarty kwadrat zostaje nieruszany, tak? Jego nie ruszamy, te oczka po prostu czekają na swoją kolej. Żeby się nie rozpędzić, nie połączyć czwartego z piątym. I tutaj wracamy. Pierwsze być przerabiania, potem robimy oczka lewe. Do końca aż zostanie jedno. O, i tu mamy ostatnie oczko piątego i pierwsze oczko drugiego kwadratu łączymy. Tak jak jest tu na schemacie. Tu jesteśmy w tym miejscu teraz. Odwracamy. Tu na początku można sobie rozłożyć i policzyć te kwadraty, ale później już może być trochę trudniej, dlatego ja jak robię, to sobie zawsze gdzieś jakąś kropką albo krzyżykiem skreślam te kwadraty, które są już zrobione, żeby było widać, w którą stronę lecimy. Nie, tu nie przerabiamy, tu właśnie jest ta pułapka. Tu jest czwarty, łączymy się po lewej stronie. Tu robimy na lewo i łączymy się. Tu można sobie zaznaczyć przy pierwszym właśnie, po której stronie łączymy, żeby nam się potem nie myliło. Ale to tylko na początku jest problem. O, i łączymy ostatnie z kolejnym. O, widzisz, teraz wygląda to tak. Tutaj czekają czwartego oczka. O. Robimy piąty i łączymy go z drugim, tak? Mamy teraz ten brzeg tutaj. Tu zaczęliśmy i teraz idziemy w tą stronę. Do tego musimy połączyć piąty z drugim. No i został mi ostatni rządek połączenia kwadratu piątego z drugim. To już Ci pokażę. Cztery. O, ostatnie oczko z piątego z pierwszym oczkiem z drugiego, tak? Czyli mamy połączony kwadrat piąty z drugim. O, wygląda to w ten sposób. Tak jak na schemacie. Widzisz, mamy tak, pierwszy, drugi robiony z wolnego brzegu, trzeci nabierany do góry, czwarty z wolnego brzegu nabierany w poprzek i teraz mamy przerobiony w poprzek piąty. Jesteśmy w tym miejscu. I teraz następny jest szósty i tak jak widzisz, jego brzeg to jest ten brzeg z drugiego kwadratu, czyli znowu nabieramy oczka z tego brzegu i tutaj szósty już robimy prosto, tak? Nic nie łączymy. Ten brzeg jest pusty, wolny, tak? Czyli to będzie dosyć proste, czyli ponieważ kończymy na lewej stronie, więc nabieramy oczka od lewej strony. Tutaj polecę tak szybciutko. I tu na tej samej zasadzie robimy co kwadrat czwarty, tak? Czyli nieco kwadrat trzeci. Czyli po prostu wybrałam nitkę, co mi się rozwarstwia cały czas. 10 oczek nabieramy z tego brzegu, który jest. Na tym schemacie, jak widzisz, to można się łatwo zorientować, co nas czeka w kolejnym kwadraciku. Jeśli dobrze ponumerujemy, oczywiście. Ale tutaj zaraz Ci pokażę, jak dalej numerować. Mam nadzieję, że mam 10. Tak, 2, 4, 6, 8, 10. Dobra. Czyli w tym momencie mam nabrane oczka. Jestem tutaj na tym etapie, tak? To skończyliśmy, ten brzeg, nabrałam oczka tutaj i teraz ten kwadrat będę przerabiać prosto, te 10 oczek z szóstego kwadratu prosto przez 20 rzędów, tak? Aż dotrzemy do tego momentu. Teraz kolejny kwadracik będzie siódmy, potem będzie ósmy, potem będzie dziewiąty, potem będzie dziesiąty. I teraz widzisz, jak będziemy w tym miejscu, to jest tak, że każdy następny musi być jakby jak to się mówi? Prostopadły do tego wcześniejszego. Czyli ten będzie musiał iść w tą stronę, czyli znowu nie mamy tutaj oczek na brzeg, tak? Czyli nabieramy na brzeg. Będziemy w tym miejscu, musimy robić ósmy, czyli nabierzemy z tego brzegu i łączymy z tym brzegiem. Później jak skończymy ósmy, ósmy też będzie pionowy. To znowu mamy sytuację, że tak, że musimy połączyć, dziewiąty będzie, że tu będzie brzeg, w tą stronę robimy, czyli tu nabieramy, tu łączymy i tak dalej. Także tego myślę nie będę pokazywać, zrobię ten kwadrat szósty jeszcze i pokażę Ci potem, jak zrobić te trójkąciki tutaj, żeby zakończyć, bo tutaj dalej się sytuacja będzie powtarzała. Dojedziemy do dziesiątego i potem znowu tak jak z czwartym, będziemy zjeżdżać w dół. Tutaj nic nowego więcej nie będzie. To zaraz jeszcze Ci pokażę, jak się robi te trójkąty. Mam już zrobiony ten nasz szósty kwadrat, ale wyobraźmy sobie, że to już jesteśmy w tym miejscu tutaj. Czyli będziemy teraz robić ten trójkącik
O, i teraz jest tak. Tu mamy sytuację taką podobną jak wcześniej, czyli musimy nabrać oczka na ten wolny brzeg i nabieramy ich tak samo jak normalnie, czyli 10. Znowu nawijam sobie na palec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odwracamy. Teraz będziemy przerabiać na prawo, bo jesteśmy na prawej stronie, więc pierwsze oczko po nabraniu radzę przerobić normalnie, żeby się nam nie rozlazło. I przerabiamy też normalnie 10 oczek. Znaczy nie, no 9, bo 10 będziemy dołączać, tak? No, nie, zdecydowanie nie polecam ostrych drutów do rozwarstwiającej się włóczki, bo może to kosztować trochę nerwów. No, mamy ostatnie oczko z oczkiem pierwszym, tak? Czyli tutaj mamy to, musimy łączyć do tej krawędzi. Czyli je łączymy po prostu na prawo, przerabiamy razem. I teraz, ponieważ tutaj w tym miejscu będziemy. Może mi się uda tak złapać ostrość na to. Tu będziemy tak naprawdę, musi nam tych oczek ubywać. Gdybyśmy nic nie robili, to by powstał kwadrat, a ponieważ musi ubywać, to teraz jak odwrócę, to w ostatnie dwa oczka będziemy przerabiać razem, żeby tych oczek nam ubyło w tym kwadraciku. Czyli odwracam. Pierwsze oczko przekładam sobie. Dalej przerabiamy na lewo, tak jakby nigdy nic. O, i zostały mi dwa oczka i je przerobimy razem, razem po prostu, redukując liczbę tych oczek w sumie. Żeby nam ten kwadrat nie powstawał, tylko żeby się te oczka zamykały. I tutaj pierwsze przekładamy. Tutaj dalej po prawej stronie zasada jest ta sama, czyli ostatnie łączymy z kolejnym oczkiem poprzedniego kwadratu. Tu nam pójdzie dużo szybciej niż przy zwykłym kwadracie, bo tych oczek będzie ubywało. O, tu jest połączenie. Odwracamy i pamiętamy, żeby ostatnie dwa oczka też przerobić razem na prawo. Już mi się nitka zakręciła, czuję, bo nie chcę iść z palca, ale to nic, jakoś ją spróbuję pociągnąć. O, lecimy do ostatnich dwóch i ostatnie dwa przerabiamy razem. I odwracamy i znowu po prawej stronie łączymy ostatnie z kolejnym. I w ten sposób za chwileczkę będziemy mieć trójkątny brzeg. Ostatnie z kolejnym. I lecimy, redukując liczbę oczek. Robiąc w ten sposób, przy ostatnim oczku powinniśmy mieć tylko dwa oczka do zamknięcia. Już nic więcej nie powinno zostać na drucie. A, tutaj już mamy ostatnie dwa oczka do połączenia. Tutaj mam wrażenie, że chyba mi się za szybko kończą te oczka, ale. No, ale spróbujemy. Prawdopodobnie powinnam dopiero w tym następnym rzędzie zamykać pierwsze oczko, dlatego mi tutaj teraz jednego zabraknie. Czyli najpierw łączymy, później zamykamy, więc ja teraz nie zamknę ostatniego, ale. Ale to tylko jedno oczko. A nie, no właściwie to było dobrze. Dobra. I teraz musimy zrobić z nich jedno. O.
i teraz widzisz, mamy tutaj już ten trójkącik. I teraz robiąc kolejny, musimy spojrzeć, jak wygląda nasz schemat. Czyli teraz tak, musimy nabrać oczka z tej strony, bo jesteśmy w tym miejscu, nabrać oczka z tej strony, czyli z tego brzegu, łączyć z tym brzegiem i jednocześnie dalej tutaj na krawędzi zamykamy. Czyli tak. Nabieramy oczka tutaj. To jest pierwsze. Jeden. Dwa. Trzy. O, teraz pojedynczo biorę. Cztery. No nic, to nie ma znaczenia. Sześć. Siedem. Dziewięć i dziesięć. Tu u mnie na szczęście kolory się różnią, więc widać. O. I teraz, jak będę przerabiać, to tak, w lewym rzędzie zamykam dwa razem. Jak odwrócę teraz, tak? Czyli przerabiam rządek na lewo, gdzie ja mam drut. Teraz mi się już w ogóle wszystko plącze. To przerabiam na lewo. Pamiętając o tym, żeby dwa ostatnie przerobić razem. By nam powstał ten prosty brzeg, a nie kwadracik. O, i teraz jak odwrócę, to tak jak wcześniej, ostatnie oczko z tego drutu, z pierwszym oczkiem z tego kwadraciku przerabiamy. I tutaj będzie nam na brzegu powstawał dalej trójkącik, a tu będziemy sobie łączyć. I tutaj zasada dalej jest taka sama, jak wcześniej. Jeszcze tutaj pokażę, o co chodzi. Ale tu już żadnej nowości nie ma. Tutaj sobie teraz muszę tylko drut wyciągnąć bliżej. A, coś mi się z drutami podziało. Mam na tym samym drucie. Aha. No, coś pozajączkowałam w międzyczasie z drutami. W każdym razie tu powinniśmy łączyć te oczka ze sobą i tu nam ten trójkącik taki sam jak tu powinien przyrastać. I tu będziemy mieć wtedy, tu skończymy następny rządek i znowu nabieramy w kolejnym kwadracie i jedziemy łącząc z tym brzegiem, a tutaj redukujemy liczbę oczek. I tak do końca. W ostatnim kwadraciku będziemy po prostu, nic nie będziemy łączyć, tylko będziemy robić tutaj prosto do góry. Myślę, że to jest wystarczająco wytłumaczone. W razie czego oczywiście możesz do mnie napisać albo nie wiem co napisać.